Na samym starcie bardzo dziękuję Ci do Gwidu za obecność na wczorajszym live. Naprawdę aktywność była mega, także mega, mega dziękuję. Wczorajsza nowa operacja była masa emocji, i to głównie tych pozytywnych, z czego ja się osobiście mega cieszę. I w dniu dzisiejszym skupiłem się nad jednym ciekawym zabiegiem, który zastosowało Valve odnośnie nowej skrzynki. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny czyn na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę, oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Coś, co mnie zastanawiało od samego początku, ale jakoś nie zanalizowałem tego tematu podczas nagrywania wczorajszego odcinka, a mianowicie dlaczego tej skrzynki do Luja Waffle nie ma w ogóle na markecie. Jeżeli sobie klikniemy, możemy zobaczyć, że nie ma żadnych ofert związanych z tym przedmiotem i absolutnie nie jest to związane z tym, że ja mam tej bana na rynku. Coś nie mam bana, tylko po prostu dawno nic nie kupowałem z tego konta, także nie mam tej bana, spokojnie. I tutaj akcja jest taka, że kompletnie nie możemy znaleźć żadnych informacji na temat skrzynki, ale co ciekawe, skiny już jak najbardziej są. I skiny można kupować w różnych stanach, w różnych lukach itd. itd. Także o co tak na tą sprawę chodzi? Otóż Valve zrobił bardzo ciekawy zabieg, dzięki któremu to można kupić te skrzynki tylko i wyłącznie właśnie w tym buy menu za gwiazdki oczywiście, tak? I tutaj warto wiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, warto wiedzieć to, żeby kupić cokolwiek w tym buy menu, trzeba kupić operację, także już my widzimy, że Valve tym samym w pewnym sensie zmusiło wielu graczy do tego, żeby kupił tą operację. Jeżeli ktoś zastanawiał tylko nad kupnem operacji, ale po prostu był przekonany, że musi otwierać te skrzynki, bo jest dużo takich ludzi, którzy po prostu w dniu premiery napierdzielają, ile tych skrzynek wlezie, no to wtedy kupuje właśnie, musi kupić tę operację za 60 zł, także to już jest wiadomo ze zysk dla Valve. Druga kwestia jest taka, że wiadomo na samym początku każdej tej operacji, na samym początku de facto każdej to skrzynki, kiedy ona wychodzi, tak na dobrą sprawę jej cena leci mega, mega do góry. Możemy sobie zobaczyć na przykładzie operacji Broken Fang, skrzyni operacji Broken Fang. Tutaj tak na dobrą sprawę była taka sytuacja, że ona od początku już była dostępna w grze. Możemy zobaczyć, na początku ona kosztowała dość dużo, a potem sobie z czasem ta jej wartość się staczała. To co możemy zobaczyć sobie tutaj. Tutaj ten jeszcze wyskok nie jest aż tak niesamowity, jak przy okazji chociażby Snakebite Case, który jak możemy zobaczyć na samym początku kosztował, uwaga, 60 zł, tak? Nawet tutaj 70 zł i w ciągu jednego dnia potrafił się naprawdę grubo stoczyć, tak? I możemy zobaczyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, wiadomym jest to, że Valve też zyskuje na tym, że ludzie kupują tutaj, tak? No wiadomo, jest to 13% prowizja na Steamie, w związku też jest czym, jeżeli ktokolwiek tutaj sprzedaje za 70 zł, no to do Valve trafia więcej kasy, niż jak ktoś kupuje tą skrzynkę powiedzmy za 10 zł. Tak? To jest chyba oczywiste. I teraz co zastosowało Valve? Otóż Valve zastosowało to, że trzeba kupić, wiadomo, trzeba najpierw kupić operację, także już 60 zł ląduje powiedzmy do ich portfela i dodatkowo trzeba kupić gwiazdki. Te gwiazdki drogie nie są i tutaj mogłoby się dla wielu wydawać, że o, patrzcie jakie Valve dobre, bo tak na dobrą sprawę te skrzynki są bardzo, bardzo tanie. I to też bardzo takim psychologicznym trik jest na gracze, tak? No bo wiadomo, jeżeli kupujesz tą skrzynkę, jeżeli chcesz ją otworzyć, to wiadomo, wpadałoby ją kupić jak najtaniej. Wiadomo, że chcesz ją otworzyć w dniu dzisiejszym i dasz za nią, przepłacisz za nią dużo względem tego, ile będzie warta na przestrzeni kolejnych dni, ale z drugiej strony chcesz ją kupić jak najtaniej, tak? W związku też i z czym, tak jak na początku tutaj ta skrzynka Snakebite pokazywałem, kosztowała 70 zł, no to jednak fajnie, jak tam chwilę troszeczkę sobie potaniej, nawet do tych 60 i ludzie kupują, tak? Postawmy się w perspektywie gracza, który i tak w dniu dzisiejszym musi otworzyć tą skrzynkę. Ja powiedział sobie, że on musi otworzyć co najmniej jedną skrzynkę, tak? Czyli wydaje minimum te 50-60 zł na samą skrzynkę, a dodatkowo jeszcze musi bulić więcej, jeżeli chce tam wiadomo kupić kluczyk i chce tych skrzynek, nie daj Boże, kupić więcej. Co i mamy całkowicie inną sytuację, bo taki gracz mówi sobie, dobra, no wydam 60 zł na operację, potem sobie kupię jeszcze te gwiazdki, które wcale jakieś tam turbo drogie nie są. Za tym idzie, tak na dobrą sprawę, będę miał tą skrzynkę całkowicie klasa cenie, jeżeli chcę ich otworzyć jeszcze więcej. W związku też jeszcze Valve w ten sam sposób doprowadziło tego, że tych skrzynek zostawało otwartych dużo, dużo więcej. No bo wiadomo, w Polsce te 60 zł, no to jeszcze powiedzmy dla niektórych może być dużo, tak? Ale weź pod uwagę, że na zachodzie 15 euro to nie jest wcale jakoś dużo, bym powiedział, że jest bardzo, bardzo mało. W związku też jest czym dla tych graczy, właśnie w szczególności zachodu, gdzie ten rynek jest dużo, dużo większy, no to wpłynęło bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o otwieranie tych skrzynek. I do czego doprowadziło Valve? Ano do tego, że tych skrzynek zostało otwartych naprawdę, naprawdę dużo w tych pierwszych dniach. Jeszcze statystyk nie mamy, ale bardzo mnie to ciekawi, kiedy pod koniec miesiąca będziemy sobie podsumować otwarcia. Jestem prawie, że przekonany, że ta skrzynka naprawdę grubo, grubo zawołuje, czy będzie rekord. No, jestem w stanie się pokusić, że jest na to szansa. Zobaczmy sobie, że noży tak na dobrą sprawę. No, można tutaj zobaczyć, że praktycznie wszystkie, no oprócz może jakieś faktycznie Butterflyów Gamma Dopplerów, czyli chyba najbardziej pożądanych noży, wszystkie już się znalazły na markecie, tak? Minęło, uwaga, jakieś 24 godziny, od kiedy one w ogóle dostępne są w grze i wszystkie są już dostępne na markecie. Wszystkie już tam można kupić, oczywiście po zawyżonych cenach, ale kupić można. To samo się tyczy skinów. Zobaczmy sobie na to, że te czerwone skiny już kosztują nawet 40 zł. Wiadomo, że w najgorszym stanie, ale już ten czerwony skin kosztuje, uwaga, 40 zł, tak? Przypominam, to tutaj jest tak na dobrą sprawę 24 godziny po wydaniu tej skrzynki. Także do tego tak na dobrą sprawę doprowadziło Valve, że te skiny już dzień po wydaniu tej niektóre kosztują naprawdę sprawy groszowej. To są ceny, które tak na dobrą sprawę są normalne, ale przy kilku tygodniach od wyjścia nowej skrzynki. Przy Snakebite pamiętam, że te ceny się dość długo trzymały, bo te Snakebite były bardzo, bardzo pożądane. Też tak na dobrą sprawę jakoś turbo często nie dopiły. A tutaj mamy taką sytuację, że praktycznie, jeżeli chodzi o podaż, no te skrzynki są totalnie nieograniczone, tak? Każdy wystarczy, że kupi gwiazdki i od razu może ją zdobyć, tak? To nie jest na zasadzie, że jest na markecie ich tyle, że faktycznie ludzie się nie wręcz zabijają. Jak to była uwaga przy okazji Snakebite, tak? Gdzie pomimo, że ta cena, zobaczmy jak długo ona sobie spadała, zobaczmy, że jeszcze w czerwcu ta cena to była coś na wysokości 5-6 zł. Także to o czymś jednak świadczy. Świadczy o tym, że jednak był bardzo duży popyt, ale podaż nie do końca jednak temu sprostał, przez to ta cena spadała stosunkowo wolniej, patrząc na inne skrzynki. Tutaj w pewnym sensie było
może było to przewidzieć, gdyż Valve nawiedzie o takim update'cie, który miał miejsce w kwietniu tego roku jeszcze podczas trwania operacji Broken Fang, kiedy to Valve zadecydowało o tym, że właśnie te wszystkie przedmioty, które zostaną zakupione w tym sklepie wtedy z gwiazdkami, będą miały tego bana na powiedzmy do tydzień, tak? I z jednej strony może było to przewidzieć, tak? No bo w sumie tak na dobrą sprawę to nie zostało w żaden sposób zniesione, także jednocześnie, kiedy to weszło do gry, można było spodziewać, że taki obóz w ogóle będzie. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nawet o tym jakoś nie pomyślałem przed tą operacją, ale patrząc tak z perspektywy, no to było oczywiste i to było bardzo do przewidzenia. Pytanie też, na ile to było takie celowe działanie Valve, tak? No bo wiadomo, jest zawsze cień szansy, że totalnie zapomnieli o tym, co tutaj wprowadzili, zawsze na to jest cień szansy, ale z drugiej strony być może, jeżeli byli tak na dobrą sprawę przekonani, już wszystko było zaplanowane i dopiero gdzieś później wyszło to, że ej, no słuchajcie, wprowadziliśmy coś takiego i de facto jest skrzynki przez pierwszy tydzień nie będzie na markecie, wtedy im to mogło dać trochę do myślenia. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o takie korporacje, ja bardziej jestem przychylny w takie wersje typu, że już wprowadzając właśnie tą aktualizację tutaj w kwietniu, już byli przekonani, jaki będzie kształt kolejnej tej operacji, jak to będzie wyglądał przy okazji tej skrzynki. Rozważając kwestię, czy Valve podjęło dobrą decyzję, czy o tym zrobiło, no myślę, że mają to dokładnie dobrze przewidziane i myślę, że tam pracuje tyle ekonomistów, czy tyle ludzi odpowiedzialnych za analitykę, że doskonale to sobie przewidzieli, tak? Biorąc pod uwagę, że zarabiają 13% na przykładowo dealach za 70 zł, no to bardziej mi się opłaca, żeby ktoś kupił najpierw tą operację za 70 zł, tylko że wtedy każda kolejna skrzynka wychodzi go taniej, tak? Biorąc pod uwagę duże ryby, które kupują powiedzmy sobie w pierwszym dniu, te, nie wiem, 10-100 skrzynek za te 70 zł, bo tacy też są, tacy spowalańcy też są, no to wtedy wiadomo, że tacy ludzie się bardziej opłacali tym starym systemem dla Valve. Ale biorąc pod uwagę, że jest dużo graczy, którzy no niestety nie zajdą na taką zabawę i nawet czekają kilka dni, żeby wreszcie otworzyć tą skrzynkę, mogą na nią przeznaczyć, nie wiem, 10 zł, no to wtedy też to wygląda całkowicie inaczej. Dodatkowo należy dodać to, że wiadomo, 13% każdego przedmiotu jest również ciśnięte, tak? W związku też i z czym, jeżeli te przedmioty są tańsze, no to ta prowizja dla nich będzie po prostu to mniejsza, jeżeli chodzi już nie o procent, wiadomo, tylko że jeżeli chodzi o sumę końcową, tak? Bo wiadomo, 13% z tych 30 groszy, no to jest wiadomo mniej niż jeżeli by wzięli prowizję na przykład z takiego skina za 2 zł, bo tyle pamiętam, że kosztowały te właśnie niebieskie skiny ze Snakebite jeszcze po wydaniu, a nawet chyba i więcej. To jest chyba to zastanowić, co będzie za tydzień, dokładnie za 6 dni, czyli w momencie, kiedy te skrzynki zaleją market, bo wtedy po prostu ten ban po prostu zejdzie i wiadomo, gracze będą je wystawiali na markecie. No po pierwsze trzeba zastanowić, jaka jest póki co ich wartość. Ich wartość póki co jest wyrażana w gwiazdkach, a gwiazdki już możemy jakoś tam próbować dorównać do naszych euro, dajmy na to sobie, tak? Cenik wygląda mniej więcej tak, że za 3 euro kupimy sobie 10 gwiazdek, a jeżeli tam kupimy w bardziej masowych ilościach, wtedy to jest bardziej korzystnie cenowo. Także jak możemy zobaczyć, jeżeli to kosztuje 2 gwiazdki, tak? To wtedy wyjdzie nam, że płacimy około 60 centów, powiedzmy, za tamtą właśnie skrzynkę. I to jest możliwe w najgorszym momencie. Wiadomo, że jeżeli kupujemy więcej tych gwiazdek, wtedy ta wartość tej skrzynki rozkłada się i jest dużo, dużo mniejsza, no bo wiadomo, tak to wszystko zostało zaprojektowane. Także według mnie ta cena nie przekroczy tak na dobrą sprawę, myślę, że 80 centów, myślę, że 1 euro to jest tak na dobrą sprawę max. Wygląda na to, że tak na dobrą sprawę, dlaczego ona miałaby kosztować więcej, niżeli kosztuje tak na dobrą sprawę od samego Valve, tak? Mogłaby kosztować więcej tylko i wyłącznie przez wzgląd na to, że niektórzy nie chcą kupować tej przepustki, bo dla niektórych może to być dużo, niektórzy może nie grają, tak jak na przykład ja nie kupuję osobiście przepustki, dlatego że po prostu nie gram w CS-a i pomimo, że wiadomo, że jeżeli bym grał, to miałbym jakiś profit z tego, ale że nie gram, skupiam się tylko i wyłącznie na rynku, to po prostu tej przepustki nie kupuję. W związku też, czym ja będę skazany na to, jeżeli bym chciał otworzyć oczywiście tą skrzynkę, na to ile ona będzie kosztowała na markecie, tak? To i warto wiedzieć, że jeżeli Valve jeszcze ponownie przeceni te gwiazdki, bo one tam mają jakąś tam turbo promocję niby, no to jeżeli znowu przecenione zostaną te gwiazdki, no to wtedy też będzie mega wpływało na wartość tej to skrzynki. Także podsumowując tą kwestię, ja uważam, że te skrzynki nie powinny przekroczyć tak 80 centów, może 1 euro. Może to będzie troszeczkę więcej niżeli póki co, przynajmniej na samym początku, tak? Może to będzie troszkę więcej niżeli sama cena gwiazdek, przez względu na to, że będzie też trochę graczy, którzy właśnie tej przepustki nie mają, albo na najzwyczajniej świecie nie ogarniają tematu i po prostu nie wiedzą, że to można też dostać w grze. Bo tacy gracze oczywiście też są i tego wykluczać nie można. Także myślę, że 80 centów 1 euro to jest taka cena, wiadomo, wyjściowa. Jeżeli kupujesz tych gwiazdek wcześniej, to więcej w tych, powiedzmy, tam pakowanych po 100, coś takiego, no to wtedy będzie się wiadomo, to tobie jeszcze bardziej opłacało i być może na samym początku zrobisz na tym jakiś profit, tak? Oczywiście nie będzie jakiś gigantyczny profit, weź jeszcze pod uwagę prowizję na Steamie, no i już wychodzi, że to jednak taki turbo dobry biznes nie jest.